Mam zamiar udowodnić Patrykowi, że te wychwalane przez niego hamulce ceramiczne wcale nie muszą oznaczać krótszej drogi hamowania. Założę się, że zaczynając hamowanie z 200 km na godzinę, zatrzymam się wcześniej niż ta jego przestylizowana zabawka. Ciekaw jestem, co Rafał próbuje mi udowodnić tą próbą. 200 km na godzinę dla mojego Mercedesa to nic. To samochód, który jeździ z prędkością 310 km na godzinę. Okej, mamy 180, 190, jesteśmy równo. Okej, mamy 200 km na godzinę w tym momencie. Pełen hamulec. Kurde. A Rafał szybciej się zatrzymał z 200 km na godzinę. Absolutnie niesamowite. Od razu widać, że Mercedes jest cięższy o 350 kg i potrzebuje ceramiki. A Porsche? Tylko Porsche potrafi zbudować tak lekki kabriolet. No dobra, teraz rozumiem. Ma rację. Nikt nie potrafi zrobić tak lekkich samochodów z otwieranym dachem jak Porsche.